Uwaga, uwaga. Ostatnia drużyna biegnie 4 razy 100. Zaczynają tam, gdzie są właśnie w tych czerwonych mundurkach. Jeszcze jedna informacja. Dwóch zawodników ze Światowskiego Domu Samopomocy w Lubawie, Krzysztof Żuralski i Jarosław Żuralski, proszeni są o przyjście, zgłoszenie się na salę gimnastyczną. Tam kończy się konkurencja rzutu piłką lekarską. Zapraszamy na salę gimnastyczną. Uwaga, uwaga, dopingujemy, tak, to jest 4 razy 100 metrów, głośno, bardzo głośno, przebiegamy, tak, zobaczcie, zobaczcie, pięknie, mocno, zakręca, tu, uśmiech do kamery był przez moment, dalej biegnie. I przekazuje pałeczkę, pokazuje, biegnie dalej, tak, głośne, głośne brawa, dla właśnie zawodnika, zobaczcie, zobaczcie, jaki wysiłek. Jaki to ciężar, a jaka przyjemność. Tu biegniemy, tak. Biegniemy prosto, prosto, prosto do tego pachołka żółtego i za nim w lewo. I w lewo, tak, w lewo, w lewo. I teraz prosto, tak, głośno wszyscy, prosto i meta. Ostatnia prosta. Tak. I przekazuję pałeczkę, tak. Pięknie. Ostatni, tu zobaczcie po wirażu. Prawie wjechał na trybuny, biegnie blisko, może piątkę, tu w lewo, tu, proszę, tu, tam, w lewo, i w lewo, i proszę, i teraz prosto, brawo, cóż za siła, cóż za dynamika, na zakręcie. A teraz oczywiście ogłosimy wyniki, dostaliśmy właśnie bieg na 60 metrów, kategoria wiekowa, mężczyźni powyżej 15 roku życia. Pierwsze miejsce Marcin Poterała, Środowiskowy Dom Samopomocy w Soszu. Marcin Poterała, zapraszamy. Widzę, jest tutaj lubiany. Nie wiadomo, czy maskotka wygrała, czy Marcin, ale brawo, brawo, pierwsze miejsce. The first place to Marcin Poterała from Sosz. Time 9.15. I drugie miejsce. Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu. No i kto? Kto? Bardzo blisko. Paweł Dąbrowski! Brawo! Paweł! Congratulations for Paweł Dąbrowski, the runner up in the 60 meter race men over team. Paweł Dąbrowski. Czekamy na Pawła. A trzecie miejsce. Piotr, jak były prezydent. Kwaśniewski! Proszę! Warsztat terapii zajęciowej w Dziławie. Piotr Kwaśniewski, trzecie miejsce. The third place in bronze medal, Piotr Kwaśniewski. Zapraszamy. 60 meter race, men over 15. The first place Marcin Poterała, the second place Paweł Dąbrowski and the third place Piotr Kwaśniewski. Jeszcze minutka, tak jak powiedziałem. Pierwsze miejsce Marcin Poterała, drugie miejsce Paweł Dąbrowski, trzecie miejsce Piotr Kwaśniewski. Zapraszamy, czekamy na Piotra, czekamy na Pawła. Widzę, jest, o, biega, ostro, idzie. I powoli hamujemy. Paweł drugie, bardzo drugie miejsce. To czekamy jeszcze na Piotra. Czekamy na Piotra. Piotr Kwaśniewski. Gdzie jest Piotr Kwaśniewski? Czekamy. Dobra, dekorujemy. Pan Piotr oczywiście Kwaśniewski odbierze swoją nagrodę później. I zaczynamy. Pierwsze miejsce, Marcin Poterała. The first place in gold medal, Marcin Poterała. Drugie miejsce, Paweł Dąbrowski. Second place, runner up, Paweł Dąbrowski. Pani Jola, silver medal. Brawo. Dziękujemy. Pan Krzysztof Zakrzewski z Iwony. Pierwszy rzut nieudany. Drugi rzut, panie Cichoszu. I trzeci, przybyły. Pan Krzysztof Żurawski. Zdumany. Pierwszy rzut nieudany.
zapraszamy zawodników, którzy będą brali udział w konkurencji rzutów pierwszą planetową. Bardzo liczna konkurencja, zobaczyć ilu uczestników, ile danych, żeby wziąć udział. Uwaga, uwaga, tak jak Pan powiedział, zaczynamy, rozpoczynamy tutaj, gdzie mamy bramkę i napis jest 18 powiatowe igrzyska osób niepełnosprawnych w gminie Zalewo, Boreczno. Tutaj z tego miejsca rozpoczynamy i tu rzucamy. Dobrze, uwaga. Rozpoczynamy konkurencję. Spokojnie rzucamy jak najdalej. No, uwaga, uwaga. And off we go, the first contestant. Rzucamy zwyczajnie. Można porównać to do rzutu kamieniem sąsiadowi w okno. Pięknie. Pachołki te duże są ustawione co 5 metrów. Także każdy może już mniej więcej wiedzieć, jak daleko rzucił. Wszyscy usłyszeli 17. 17 meters. And the second row. I dalej. Milena Gapińska is the next one. 18. The next will be Syna Pokojska, następna jest na 13. Uwaga, uwaga. Będzie widać potworny daleki rzut, bo jest wielka koncentracja. Proszę, proszę, proszę. Jest! I dostał sędzia. Mówiłem, jest niebezpiecznie. Trzeba się ruszać. Powiedzmy, że dodamy z 5 metrów dalej. Pan stał na 7 metrach, dodamy 5, to jest 12. Mamy zawodniczkę Krystyna Dereszewska. Uwaga, uwaga, potrzebujemy opiekuna. Dom samopomocy w Lubawie na salę gimnastyczną. Dom samopomocy w Lubawie. Bezwzględny pośpiech. Na salę gimnastyczną, bezwzględnie. Uwaga, uwaga, jakbyśmy mieli jakieś pytania. To kiedy rzuca, to mamy tego pana na czarno ubrany, w takim zielonym, nie wiem co to jest, jakiś torebka, on tam ma piłeczki, wie kto po kolei, to jest pan Robert. Głośno oklaski dla pana Roberta, jak tu pięknie pokazuje, głośno, tak. Bo tu słyszę, nic nie słyszę, czyli słyszę coś? Głośno mam słyszeć, brawo, jest. To była odległość, najważniejsza, żółt, pięknie. Dorota Wiśniewska, kolejna zawodniczka, Dorota Wiśniewska, the next contestant. Teraz widzę, wszystko sprawnie idzie, zobaczcie, sędzia tak przekazuje piłeczkę, z tyłu się wszyscy rozchodzą. Jest napięcie, jest moc i proszę zobaczyć, rzut piękny, daleki, leci, 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 już myślałem, że nie spadnie, ale ta grawitacja, niestety, nieszczęsna, spadło. Siedemnaście, siedemnaście. Pani Teresa,
Wiesława Karolewska, a przygotowuje się Elżbieta Antolak. 16, tak? Jest. I kolejna zawodniczka, Paulina Franczuk. Przypominam, nasza absolwentka zespołu szkół. Brawo, brawo, zobaczcie, jest. Co za odległość, gdzie jest Woreszno, gdzie są brawa? Co się dzieje? Jest włos, jest moc, mocno, mocno, proszę. Przypominam, będzie jeszcze jeden rzut, także dubeltowo. Zobaczcie, zobaczcie, jest, proszę. Proszę, najdalszy. Pierwszy także 15. To była ostatnia zawodniczka w kategorii kobiet. Teraz zapraszam. O, jest, jest siła, zobaczcie. Na sali gimnastycznej potrzebna będzie dogrywka w kategorii rzutu do koszykówki mężczyzn powyżej 15 roku życia. Osoby, które wezmą udział w dogrywce, to Paweł Dąbrowski, Piotr Kółka, Antoni Jarnutowski, Piotr Paśniewski, Jarosław Żuralski oraz Cezary Gromów. Zapraszamy tych zawodników na dogrywkę na salę gimnastyczną w rzutu do kosza. Tak. Uwaga, uwaga, rzucamy tutaj, gdzie macham, tak? Tutaj w moją stronę, zobacz. O, tu jestem, tak? Tak, o, w moją stronę, tak. Proszę, proszę. Mocno, mocno. Piękna rzecz, jest siła, brawo. A drugi? 24, o metr dalej, proszę bardzo. Kolejna osoba, Mariusz Gurtadowski. A, Mariusz nie startuje, więc kolejna osoba, Piotr Jabłoński. A przygotowuje się Krzysztof Karczewski. Piotr Jabłoński, kolejny zawodnik, a przygotowuje się Krzysztof Karczewski. No, 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 no i uwaga, uwaga, tak. Uwaga, tam jest siatka. I rozpęd i biegniemy! Nie, dalej, dalej, dalej! Uwaga, uwaga! Sędzia mówi, że było ile? Osiemnaście minut. Czternaście! Dziękujemy. Pierwszy rzut wygrywa. Może tam głośniejszy doping, prawda? Żeby wszyscy przyszli. Żeby przyszedł Piotr, żeby przyszedł Jarosław. Tak, dla Piotr Kwaśniewski. Nic się nie dzieje.
Jarosław Żuralski, zapraszamy. Pierwsze i trzecie miejsce. O, widzimy, widzimy, nadciąga spokojnie. Stonowany, tak, brawo, brawo. Jest, jest. I mamy pierwszy, o, widzę, jest grubo, dobrze jest, pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, Piotr Kwaśniewski. Proszę. Ręcza pani przewodnicząca. Drugie miejsce, Cezary Gronek. Second place, Cezary Gronek. I trzecie miejsce, Jarosław Żuralski. Congratulations, bronze medal, Jarosław Żuralski. I minuta dla fotoreporterów. Brawo, uśmiech. I gromkie brawa dla wszystkich, bo nie słychać, co się dzieje tutaj. Brawo, brawo, dziękujemy. Uwaga. Rzut do kosza. Kobiety powyżej 15 roku życia. Zapraszam. Trzecie miejsce. Małgorzata Stachlewska. Małgorzata Stachlewska, the third place. Basketball throw. Drugie miejsce. Agnieszka Rafa Egzekwo razem z Marią Mocną. Maria Mocna, the second place. Uwaga, trzecie miejsce, Małgorzata Stachlewska, drugie, Maria Mocna, pierwsze miejsce, Teresa Ciborska. Teresa Ciborska, the winner in this competition. Second place, Maria Mocna, and third, Małgorzata Stachlewska. I dekoracja. Zaczynamy od trzeciego, Małgorzata Stachlewska. Na pierwsze, Teresa Ciborska, na pierwsze miejsce. Drugie, Maria Mocna. Maria Mocna, second place. And the third place, Małgorzata Stachlewska. I to były rzuty do kosza kobiet powyżej 15 roku życia. I minutka dla fotoreporterów. Zeszły, dobrze, nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Teraz mamy rzut piłeczką lekarską, 2 kilo, kategoria wiekowa, kobiety, od 15 lat. Zapraszam, trzecie miejsce, świetlica terapeutyczna w Zalewie, Agnieszka Rafa, trzecie miejsce. Agnieszka Rafa, third place in medicine ball throw. Drugie miejsce, warsztat terapii tańcowej w Iławie, Patrycja Błaszczyk, drugie miejsce. Patrycja Błaszczyk, second place. I pierwsze miejsce, warsztat terapii tańcowej. Koszu! Beata Proć! Congratulations, Beata Proć! Trzecie, Agnieszka Rafa. Drugie, Patrycja Błaszczyk. Pierwsze, Beata Proć! Czekamy, czekamy na Beatę Proć i na pierwsze miejsce. Dobrze. Uwaga, uwaga, pierwsze miejsce, chwileczkę, później dojdzie. Dekorujemy. Trzecie miejsce, Agnieszka Rafa. Third place, Agnieszka Rafa. I drugie miejsce, Patrycja Błaszczyk. Patrycja Błaszczyk, second place. Brawo dla wszystkich, brawo, brawo. Beata Proć oczywiście odbierze swoją nagrodę w późniejszym terminie. Dziękujemy. Uwaga, rzut piłką lekarską, 3 kg, kategoria wiekowa, mężczyźni od lat 15. I zapraszam, trzecie miejsce, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Iławie, Mirosław Gupys. Mirosław Gupys, the third place in medicine ball throw. The second place, Karol Schüssler. Warsztat terapii zajęciowej w Soszu, drugie miejsce. And the winner, Marcin Poterała. Środowiskowy dom pomocy w Soszu. Pierwsze miejsce. Wręczał będzie medale przewodniczący rady, pan Całka.
uwaga, trzecie miejsce, biorą kontakty. I pierwsze miejsce. Tak, Marcin Potera. Uwaga, uwaga, tak. Dziękujemy, dziękujemy. Uwaga, uwaga, mamy tutaj jeszcze uczestnika, który zajął drugie miejsce, Karol Schüssler. Zapraszamy na drugie miejsce, tak. Spóźnił się, ale jest. Brawo, brawo, brawo. Jeszcze raz. Tak. I minutka, jest zdjęcie, jest uśmiech, brawo. Jest maskotka, brawo. Dziękuję bardzo.